Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <laughs> papam Wstąpienie Ducha Świętego na Jezusa podczas chrztu w Jordanie. Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 11 lipca 1990 roku. W życiu Jezusa Mesjasza, tego, który został konsekrowany namaszczeniem Ducha Świętego, można wyróżnić szczególnie ważne momenty, w których Duch Święty objawia się jako osoba najściślej związana z człowieczeństwem i misją Chrystusa. Mówiliśmy już, że pierwszym takim momentem jest wcielenie które dokonuje się przez poczęcie i narodzenie Jezusa z Maryi Dziewicy właśnie za sprawą Ducha Świętego. Conceptus de Spiritu Sancto, Natus ex Maria Virgine, jak wyznajemy w symbolu wiary. Innym momentem, w którym obecności i działanie Ducha Świętego ujawniają się ze szczególną wyrazistością, jest chrzest Jezusa w Jordanie. Będziemy o tym mówić w dzisiejszej katechezie. Wszyscy ewangeliści relacjonują to wydarzenie, Przeczytajmy tekst Świętego Marka. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice, stępującego na siebie. Jezus przybył nad Jordan z Nazaretu, gdzie spędził lata życia ukrytego. Jego przyjście zostało zapowiedziane przez Jana, który nad brzegami Jordanu wzywał do chrztu na odpuszczenie grzechów. I tak głosił. Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Działo się to już u progu ery mesjańskiej. Przepowiadanie Jana zamykało długi okres przygotowań trwających przez całą epokę Starego Przemierza i można powiedzieć przez całe dzieje ludzkości, opisane w Piśmie Świętym. Jan odczuwał wielkość tej decydującej chwili, określając ją jako początek nowego stworzenia, w którym dostrzegał obecność ducha unoszącego się nad pierwszym stworzeniem. Wiedział i mówił otwarcie, że jest tylko zwiastunem, poprzednikiem i sługą tego, który ma przyjść by chrzcić Duchem Świętym. Jezus ze swej strony przygotowywał się przez modlitwę do owego wydarzenia o tak doniosłym znaczeniu dla dziejów zbawienia. W którym miał się objawić, choć pod postacią wyrażających jego obecność znaków, duch święty w tajemnicy trinitarnej, pochodzący od ojca i syna i będący w człowieczej naturze Jezusa zasadą boskiego życia. Czytamy bowiem u Łukasza: Gdy Jezus się modlił, otworzyło się niebo i duch święty stąpił na niego. Ten sam ewangelista mówi nieco dalej że pewnego dnia Jezus, ucząc modlitwy tych, którzy szli za Nim po drogach Palestyny, powiedział, że Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Sam jako pierwszy prosił o ten najwyższy dar jako o pomoc w spełnieniu mesjańskiej misji. Podczas chrztu w Jordanie dar ten objawił mu się w szczególnie wyraźnym znaku. W oczach Jana i jego słuchaczy była to mesjańska inwestytura Jezusa z Nazaretu. Jan chrzciciel daje świadectwo temu, który zostaje wyniesiony w oczach Izraela jako mesjasz, czyli namaszczony duchem świętym. Modlitwa Jezusa, będącego w boskim Ja, przedwiecznym synem Bożym, ale działającego i modlącego się zgodnie ze swą ludzką naturą, została przez Ojca wysłuchana. Jezus kiedyś powie do Ojca: Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Był tego w szczególny sposób świadomy w momencie Chrztu, stanowiącego publiczny początek jego odkupieńczej misji. Jan Chrzciciel przeczuł to i ogłosił: To on wskazał tego, który przychodził szcić Duchem Świętym, jako baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Łukasz mówi nam, że podczas Chrztu Jezusa w Jordanie otworzyło się niebo niegdyś prorok Izajasz wołał do Boga: Obyś rozdarł niebiosa i stąpił. Właśnie teraz w momencie chrztu, Bóg zdaje się odpowiadać na to wołanie, spełnia tę modlitwę. Otwarcie się nieba jest połączone ze wstąpieniem na Chrystusa ducha świętego pod postacią gołębicy. Jest to widzialny znak, że modlitwa proroka została wysłuchana i że jego proroctwo wypełniło się. Temu widzialnemu znakowi towarzyszy głos z nieba. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój syn umiłowany. W Tobie mam upodobanie. Tak więc znak oddziałuje na wzrok i na słuch uprzywilejowanych świadków owego niezwykłego i nadprzerozonego wydarzenia. Zwłaszcza w ludzkiej duszy Chrystusa, ale także w świadomości innych osób obecnych nad Jordanem, nabiera realnego kształtu przedwieczne upodobanie Ojca w Synu. W ten sposób, w momencie Chrztu nad Jordanem, dokonuje się Teofania, której trynitarny charakter Ukazane jest tutaj jeszcze wyraźniej niż w opisie zwiastowania. Otwarcie się nieba oznacza w tym momencie szczególną inicjatywę podjętą przez Ojca i Ducha Świętego, by połączyć się z ziemią w chwili religijnego i niemal rytualnego rozpoczęcia mesjańskiej misji wcielonego słowa. W tekście Janowym, epizod Chrztu Jezusa jest opisany słowami samego Chrzciciela. Jan dał takie świadectwo. Ujrzałem ducha, który jak gołębica stępował z nieba i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz ducha, stępującego i spoczywającego nad nim, jest tym, który chrzci duchem świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym. A więc, zdaniem Ewangelisty. Jan Chrzciciel uczestniczył w wydarzeniu trynitarnej Teofanii i uświadomił sobie, a przynajmniej przeczuł mocą swojej mesjańskiej wiary, znaczenie słów, które wypowiedział Ojciec. Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Rzecz znamienna, że również u innych ewangelistów określenie Syn jest stosowane w miejsce określenia Sługa, które znajdujemy w pierwszej pieśni Izajasza o Słudze Pańskim. Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na nim spoczął. W ich wierze natchnionej przez Boga, a także w wierze pierwotnej wspólnoty chrześcijańskiej, sługa był utożsamiany z synem Bożym. A w duchu, który na nim spoczywał, rozpoznawano boską osobę ducha świętego. W przeddzień swojej męki Jezus powie do apostołów, że ten sam duch, który stąpił na niego w chwili Chrztu, będzie razem z nim współdziałał w dziele odkupienia. On, Duch Prawdy, mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Interesującą wypowiedź na ten temat znajdujemy u świętego Ireneusza z Leonu, który komentując chrzest w Jordanie mówi Duch Święty przeobiecał przez usta proroków, że w ostatnich dniach napełni swoje sługi i że będą prorokowali, dlatego stąpił na Syna Bożego, który stał się Synem Człowieczym i razem z Nim przywykł przebywać pośród rodzaju ludzkiego. Odpoczywać między ludźmi i mieszkać wśród tych, którzy zostali stworzeni przez Boga, sprawując w nich wolę Ojca i odnawiając ich, aby przeistoczyli się ze Starego Człowieka w nowość Chrystusa. Powyższy tekst świadczy o tym, że od pierwszych stuleci Kościół był świadomy związku między Chrystusem i Duchem Świętym w realizacji nowego stworzenia. Na zakończenie kilka słów o gołębicy, która podczas chrztu w Jordanie ukazuje się jako symbol ducha świętego. W symbolice chrztu, gołębica wiąże się z wodą, i zdaniem niektórych ojców Kościoła, przypomina o tym, co wydarzyło się na zakończenie potopu, który też jest interpretowany jako symbol chrześcijańskiego chrztu. W księdze rodzaju czytamy, że Noe wypuścił z arki gołębice i ta wróciła, niosąc w dziobie świeży listek z drzewa oliwnego. Poznał więc Noe, że woda na ziemi opadła. Gołębica symbolizuje odpuszczenie grzechów, pojednanie z Bogiem i odnowę przemierza. A więc to, co dokonuje się w pełni w epoce mesjańskiej, za sprawą Chrystusa Odkupiciela i Ducha Świętego.